To będzie jakaś interakcja, żeby się ukłonić? Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiedniego tytułu. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Wasza magnificencja. Im gremie ep art herzer, deitven adan in karn ep morwut. Emhyr far emreis. Ukłon. Wasza cesarska mość. Areir epto orde. Evelien namen vadgen vavort. O kurwa. Normalnie jak scena ten z Hitlera z tego wilczego szańca. Wszyscy myślałem, za drzwi. Myślałem, że przed nikim nie zginasz, Karku. Nie chciałem sprawić przykrości Chamberlainowi. Swój chłop. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukać? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. Względy na Ciri. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów, ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu i wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith! Meredith! Zaprowadź go do czarodziejki. No. Waszmość pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. A kurwa, ale drzwi się otwierają. Venar, jest Fegledilen, Essen, Vatherm, Geralt. Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Herewart II, książę Elander. Nie dość, że każe mi się tu zdarzyć, jak to jest zdarzyć. Szambelan. Szambolan. Nente mire detre. Gdy waszmość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Ostrzyłeś już to pilo? Tak? To zapisuj. Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko kościół wiecznego ognia i przestępcy. Ups. Czasem jednych trudno odróżnić od drugich. Cechują się podobną bezwzględnością i cynizmem. O. O kurwa. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. Podoba mi się.
W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? Mhm. I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. No, podoba mi się, podoba. Wróciła? Nie ma mowy o pomyłce? Szczególnie te. Te zakolanówki, czy jak to się według kurwa nazywa. Naszych agentów wygląda te skierpy. Mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. Ciri to jest nasza córka, tak? A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Nie oglądałem. Ale który serial? Stary, czy...? Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komplementami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Mhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki gon. Czego dziki gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Jej dar. A do czego Ciri miałaby gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty? Co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Okej. Okay. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Okej. Mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Triss świetną parę. Jen, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. O, ładna jest Yennefer. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportujecie do Velen? O nie, nie ma mowy. Pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia, Jen. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Far Atre. To on, o tam. I Geralt,
Wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Odbierz ekwipunek od Shambola. O kurwa. Nie, ja też, czekaj. Blizna ładnie się zagoiła. Mhm. Co mogę, to wezmę. O, dziki gon. Tak, która wie? No, co możemy, to zbieramy. Bo się przydać może. O, nie mogę kwipunku. To później wy... Chociaż... O, to. O, ble, ble, ble. Jeden punkt mam. Ach, nic nie ma. Nie mogę. Ambasador Faratre. Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojnę i tak dalej. Oczywiście. Jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. Mhm. Dzięki za pomoc. Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilfgaardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków, więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwen i Redania Radovida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopu w pewni zwycięstwo. Radovid złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radovid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwę, swego sojusznika. Radovid wziął ich z zaskoczenia. A że morale Kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę Redanii. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego, za to potężnego. Czyżbym słyszał w twoim głosie podziw? Radovid to wróg, ale nie odmówię mu sprytu. Okpił nas jak dzieci. I to niezbyt bystre. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na Błoniach Velen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radovid wycofał się za Pontar,
póki co jest tam bezpieczny, do czasu aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhyrfar Emrejs rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim Zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko wabank. Jak wygląda sytuacja w Velen? Źle, jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca. A teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tamtędy kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. Jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Velen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling. Niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Filip Stenger. Znany lepiej pod swym nom de guerre Krwawy Baron. Unikaj go. Dobrze ci radzę. Aha. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oxenfurcie siedzi Radowit, a cesarz tu w Wyzimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia. I kozłów ofiarnych. Kościół Wiecznego Ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy, słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawia o dreszcze. A co nowego na Skellige? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą. Kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest zniedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wazali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Aha. I tak chuje zapamiętałem, ale... Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. Nic nie widzisz. Dobra. Od Szamba. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Tylko tam był jakiś jakiś wykrzyknik. Gdzie mi tu? A, gwinta. Nie.
kurczę ziele. Kurwa, kwiaty niszczy. Teraz zrobiony eliksir jest na zawsze? Co oni tam robią? Co jest?